Znajdujemy się obecnie w jednej z sal Muzeum Sztuki Ludowej imienia księdza Edwarda Nitki w Paszynie. Skąd taka nazwa? Nazwa wywodzi się od księdza, który został tutaj skierowany na posługę proboszczowania w 1957 roku. Ksiądz Edward Nitka jako drugi w ogóle kapłan i proboszcz parafii w Paszynie. Był to niezwykle gorliwy i charyzmatyczny duszpasterz, który tutaj był aż do swojej śmierci, która nastała nagle 12 sierpnia 1981 roku. Miał on swoje pasje, gołębie, pszczoły, jak to w tamtych czasach bywało, ale i bardzo wrażliwe serce na rzeczywistość wspólnoty parafialnej, do której został skierowany. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że ksiądz Edward Nitka otworzył Paszyn na świat. Paszyn to była taka dość biedna, zacofana wioska z różnymi problemami, między innymi alkoholizm, a w przekonaniu okolicznych mieszkańców również taka bardzo zacofana. Ziemia była też mało urodzajna. Problem to nie tylko bieda materialna, ale również te wspomniane wcześniej problemy moralne i duchowe. I nie dość, że te problemy pojawiały się, to także ludzie w to wszystko głęboko wierzyli, że nawet się wstydzili przyznawać, że są mieszkańcami Paszyna. Jedna z anegdot opowiada, że gdy chcieli z Nowego Sącza wrócić do rodzinnej wioski, to nigdy nie kupowali biletu do Paszyna, ale podawali którąś z sąsiednich miejscowości, a wysiadali w Paszynie. I w taki świat właśnie został skierowany ksiądz Edward Nitka. Chciał to wszystko zmienić, pokazać ludziom świat, dowartościować ich duchowo i zewnętrznie, i jednocześnie pomóc im podnieść status ich codziennego życia. Jak to zwykle w życiu bywa, niektóre wydarzenia okazały się zbawienne, choć na pozór przypadkowe. Okazją była postać Wojciecha Oleksego, od którego, można powiedzieć, się wszystko zaczęło. Kim on był? Wojtek to głuchoniemy brat ówczesnego kościelnego. Jako taki zazwyczaj zajmował się najprostszymi pracami, pasał krowy, ale również pomagał w drobnych pracach przy kościele, które pojawiały się od czasu do czasu, a także i zaglądał na plebanie. No i tutaj zainteresowały go różne obrazy, rzeźby, które spotkał w mieszkaniu księdza Edwarda Nitki. Po pewnym czasie nasz Wojtek, pragnąc sprawić swojemu proboszczowi mały prezent, niespodziankę, ofiarował mu własnoręcznie wykonaną i pomalowaną kredkami rzeźbę Matki Bożej. Można się domyślać, że była bardzo prymitywna, bardzo nieporadna, no ale ksiądz proboszcz docenił intencję ofiarodawcy, przyjął prezent, a nawet w jakiś sposób go nagrodził, mobilizując do dalszej pracy, bo odkrył coś, co w nim trzymało, o czym sam Wojtek nasz nawet pewnie nie wiedział. Wszystkie swoje dzieła przynosił na plebanie, a proboszcz je tam gromadził. Można też tutaj się domyślać, jaka była reakcja mieszkańców Paszyna. Oczywiście się naśmiewali z Wojtka, trochę traktowali to wszystko kpiąco, z lekceważeniem, bo to przecież takie brzydkie. Ale potem, gdy widzieli, jak bardzo pozytywnie ludzie odbierają rzeźby Wojtka, zaczęli mu też zazdrościć, a proboszcz mówił bardzo prosto: no nie zazdrośćcie, ale weźcie się do roboty, nie gadaj, tylko rób. I też przypomniał porzekadło, że kto rzeźby, to tak jakby się trzy razy modlił. Na początku nie było wielu chętnych, ale po jakimś czasie pierwsi następcy się pojawiali. Do naszego Wojtka Oleksego, pioniera w tej tutaj paszyńskiej sztuce, dołączyli Mieczysław Piwko, a później także Zdzisław Orlecki. Wiosną 1972 roku w Paszynie tworzyło już pięciu rzeźbiarzy. Obok wspomnianych Wojtka, Mieczysława i Zdzisława pojawiali się także dwaj uczniowie szkoły podstawowej, Marian Jasiński i Andrzej Głód.
Fenomen paszyński to zjawisko, które występuje w zakresie sztuki art brut, czyli sztuki naiwnej, która jest reprezentowana w Sądecczyźnie w sposób wyjątkowy. My, historycy sztuki, którzy zajmujemy się troszeczkę jakby innym rodzajem tej aktywności plastycznej, nie ulega wątpliwości, patrzymy na to w taki sposób wyjątkowy. Fenomen paszyński już w zasadzie od 60 lat jest współczynnikiem i tworzy społeczność ludzi, twórców paszyńskich. Najpierw oczywiście zrodził się w środowisku osób, które troszeczkę były jakby wyrzucone poza margines społeczny miejscowości i nazywano ich niejednokrotnie tak zwanymi paprokami, którzy tworzyli specyficzną aurę. Zajmowali się oni na co dzień wypasaniem trzody czy wypasaniem bydła. Nie uczestniczyli w takim życiu, można powiedzieć, społecznym miejscowości. I właśnie dzięki księdzu Nitce, który powiedział im, że oni są bardzo ważni dla tej społeczności, dzięki temu wielkiemu kapłanowi, który przecież ma za sobą także drogę partyzancką. Niegdyś jako młody człowiek zaczynał jako żołnierz Armii Krajowej. Potem wstąpił do seminarium. Potrafił docenić każdego człowieka z osobna. Potrafił powiedzieć każdemu z nich, z tych osób, które poprzez swoje ułomności psychiczno-fizyczne były gdzieś tam, funkcjonowały w orbicie rodziny, powiedział im, że oni są bardzo ważni dla tej społeczności, to, że oni mogą coś dać tak naprawdę i swoim rodzinom, i tym, że są, że funkcjonują. Więc tak tworzyło się środowisko, które później urosło do, no, można powiedzieć, miana fenomenu paszyńskiego, środowisko, które wystawiało w wielu galeriach w Polsce, które zajmują się sztuką nieprofesjonalną, ale także miało swoją wielką wystawę za granicą, w Szwajcarii, więc to wyjątkowa historia. Początki lat 70. właśnie to jest pierwszy krok otwarcia się Paszyna i sztuki paszyńskiej, która się tworzyła na świat. W roku 1972 odbył się konkurs współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polskich w Nowym Sączu, który miał ogromne znaczenie również i dla Paszyna. Tam pojawiły się prace tych naszych pierwszych twórców i okazało się, że Wojtek Oleksy i Mieczysław Piwko zajęli ex aequo dwa pierwsze miejsca, a Gut dołączył jako trzeci nagrodzony. Był to ogromny sukces, tym bardziej, że to wszystko pokazywała Telewizja Polska. Jak się okazało, w ten sposób Paszyn został doceniony w Polsce, a w kolejnych latach także pojawiali się różni przedstawiciele spośród krajów ościennych Europy, a nawet z dalekiej Japonii czy Stanów Zjednoczonych. Kilka lat później mamy już kilkudziesięciu twórców, którzy tworzą. Byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety w dwóch takich kierunkach, jako rzeźba w drewnie, ale też i malarstwo na szkle. Pod koniec życia księdza Edwarda Nitki tworzyło już około 90 paszyńskich twórców. To taki niezwykły fenomen do niespotykanej skale. Nie dość, że ludzie prości, nieuczeni, bez jakiegokolwiek przygotowania, to jeszcze z jednej małej wioski i w takiej ogromnej liczbie, tworząc coś niepowtarzalnego, nieporównywalnego z niczym innym. Otwierając kilka lat temu jedną z wystaw poświęconą Nikiforowi Krynickiemu w Heidelbergu, spotkałem się z tym środowiskiem, jeszcze nie będąc związany w jakiś sposób z Paszynem, z takim pewnym zjawiskiem, które tam było bardzo popularne w środowisku osób, etnologów, ale także i kulturoznawców, antropologów kulturowych, gdzie w czasie wystawy w Muzeum Caius w Heidelbergu podeszło do mnie dwóch profesorów tamtejszego uniwersytetu i zaczął pytać o
właśnie zjawisko paszyńskie, twórców paszyńskich, czy jak funkcjonują, jaka jest obecna kondycja tego środowiska. No ja oczywiście, nie znając tego środowiska kompletnie, bo byłem kilka lat dopiero w Sączu i nie zajmowałem się zawodowo sztuką nieprofesjonalną, zacząłem improwizować, coś mówić nie do końca. Oni się zorientowali, że chyba nie trafili na dobrego adresata swojego pytania. I powiedzieli mi coś takiego, że oni jeżdżą do Paszyna ze swoimi doktorantami że w tej chwili, czyli w tym 2000, bodajże to było w 2010 roku, powstało kilka prac magisterskich i dwie prace doktorskie na Uniwersytecie właśnie w Heidelbergu poświęcone zjawisku sztuki paszyńskiej, więc byłem zdziwiony, zaszokowany i postanowiłem przy moim przyjeździe do Nowego Sącza odwiedzić to środowisko i odwiedzić muzeum i byłem niezwykle oczarowany tą ilością obiektów, ponad 3,5 tysiąca obiektów w różnej proweniencji, od hołdy po Oleksego, Mikę i także Miczołka, który dalej przecież funkcjonuje jako artysta paszyński. Zobaczyłem coś, co w ogóle przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Potem zaprosiłem wielu historyków tej sztuki, którzy zostali oczarowani tym środowiskiem. Muzeum oczywiście w tej chwili jest bardzo rozbudowane. Posiada kilka sal wystawienniczych poświęconych poszczególnym artystom, ale pokazuje to siłę tego naszego fenomenu paszyńskiego w stosunku nawet do pewnej kondycji, którą mogliśmy także w jakiś sposób zobaczyć na różnych wystawach sztuki europejskiej o takim klimacie właśnie wychodzącym w ramy sztuki nieprofesjonalnej, że jednak nasza sztuka paszyńska, sztuka sądecka jest jednak o półkę wyżej, jeżeli chodzi o taką percepcję wykorzystania tematu, jak również i pewne pole ekspresji artystycznej. To jest zjawisko, które nie ma równych sobie, nie jest porównywalne do innych zjawisk, które występują właśnie w ramach sztuki Art Brut w Polsce, ale także i w Europie. Czemu były poświęcone rzeźby czy obrazy? Najczęściej była to tematyka religijna, sakralna, ale również dotycząca różnych zwyczajów ludowych. Także pojawiły się jakieś takie elementy ogólnospołeczne, jak również sytuacje, które przewijały się przez świat polski, areny religijnej, politycznej, też nakłaniały do pewnej takiej tematycznej twórczości, choćby klimat beatyfikacji świętego Maksymiana Kolbe, czy kanonizacja naszej tutaj tarnowskiej dziewczyny Karoliny Kuskówny. No i oczywiście postać ojca świętego Jana Pawła II i jego pielgrzymki do ojczyzny. Z biegiem czasu ta kolekcja rzeźb i obrazy, którą gromadził ksiądz Odwarnitka, sprawiała, że pojawiał się problem z umieszczeniem tego, bo była to tak wielka liczba. Z jednej strony duma Paszyna, z drugiej problem, jak to wszystko pokazać światu w takiej małej plebanii. Stąd myśl, żeby wybudować obiekt, takie muzeum na te różne dzieła, tą sztukę. Ksiądz Nitka próbował to czynić, ale niestety klimat ówczesnej polityki sprawił, że nie dano mu zgody na budowę takiego obiektu. Dopiero udało się to jego następcy, księdzu Stanisławowi Janasowi. Jak już wspomniałem na początku, w 1981 roku, w połowie tego roku, nagle umiera ksiądz Nitka. W jego mieszkaniu pozostaje dosyć wielka spuścizna tych dzieł paszyńskich, przekraczająca 1000 eksponatów. Przychodzi ksiądz Stanisław Janas, młody proboszcz, który od biskupa wraz z nominacją otrzymał też polecenie, aby przygotować miejsce godne dla tych rzeźb, aby w to miejsce mogli przychodzić różni chcący się spotkać ze sztuką paszyńską. I tutaj kolejny miły akcent ze strony świata. Otóż już pierwsze starania księdza Janasa spotkały się z aprobatą ze strony władz, otrzymał pozwolenie na budowę i też ją rozpoczyna. Tak, aby to, co
zostało zapoczątkowane za czasów księdza Nitki, nie zostało zapomniane. Przychodzi rok 1994, dokładnie 10 września tegoż roku i tutaj wielka radosna uroczystość w obecności księdza biskupa Tarnowskiego, księdza Józefa Szydzieckiego, ma miejsce uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego muzeum i inauguracja istnienia tego miejsca w środowisku sztuki. Jak to się ma dzisiaj po tych ponad 20 latach od tamtych czasów? Ksiądz Stanisław Janas skrzętnie gromadzi dzieła, mobilizuje kolejnych przez blisko 30 lat jego proboszczowania. Eksponatów jest już blisko 3000. Gdy tak się starałem rozglądnąć po różnych rodzinach, domach, to myślę, że nie będę w błędzie, jeżeli powiem, że tych eksponatów jest kilkakrotnie więcej, które wyszły spod rąk tutejszych twórców. W każdym domu przynajmniej 10, a czasem dużo, dużo więcej, sporo eksponatów było tworzonych jako prezenty dla różnych osobistości, także dla prezydenta naszego Polaka, czy dla różnych wysoko postawionych gości spoza oceanu. Trudno się dziwić, że wiosną czy latem przyjeżdżają tłumy zwiedzających, jak również kolekcjonerów tej sztuki, aby zakupić jeszcze coś wśród mieszkańców, którzy posiadają swoje kolekcje domowe i którzy jeszcze co jakiś czas uprawiają rzeźbiarstwo, malarstwo na szkle. Więc ten fenomen jest całkiem żywy jeszcze w tym środowisku. Oczywiście on zanika, ponieważ te osoby, które tworzyły razem z księdzem Nitką pierwszą grupę artystów paszyńskich, już odeszły i narodziły się dla nieba. Z sentymentem wracam do roku 2016, kiedy zostałem tutaj skierowany jako młody proboszcz tego szczególnego miejsca, nie tylko aby proboszczować dla wspólnoty parafialnej, ale również jako kustosz objąć troską to szczególne miejsce, tak bardzo już znane, a jednocześnie tak już zbyt małe dla ogromu dzieł, które zostały stworzone, a które mogłyby zostać ludziom współczesnym ukazane jako pewien ewenement, fenomen, ale też jako ślad przeszłości i duma Paszyna. Przychodząc, w jakiś sposób miałem i obawy, i mieszane uczucia co do tego miejsca, co do eksponatów, pewnie w jakiś sposób podobnie jak i pierwsi paszynianie, gdy zaczął tworzyć Wojtek Oleksy i jego kolejni bracia w arcydziele paszyńskim, ale bardzo szybko odkryłem piękno, bogactwo i niezwykłość tego miejsca, a w tym utwierdziły mnie zarówno dzieje muzeum, o czym mogłem doczytać bardzo bogatej kronice parafialnej i muzealnej, ale też liczni zwiedzający to miejsce goście, wielu z nich, to jak się potem okazywało, nie byli przypadkowi ludzie, gdyż sporo z nich wiedziało, po co tutaj przychodzi i z czym się tutaj będą mierzyć. Ostatecznie jednak zazwyczaj także i dla nich zderzenie z tym, co tutaj zobaczyli, było jednym wielkim szokiem. Nastawiali się na wiele, a spotkali się z ogromem czegoś, o czym nawet nie mieli pojęcia, mimo że trochę na ten temat starali się tu i ówdzie wyczytać. Taką grupą narodowością, która bardzo się interesuje sztuką prymitywną, to są właśnie Niemcy. Często tutaj pojawiają się, przyjeżdżają, ale co dla mnie trochę jest takim dosyć ciekawym ewenementem ich tutaj zainteresowań, to interesuje ich tylko rzeźba. Rzeźba w drewnie. Natomiast zupełnie nie interesują się sztuką malarstwa na szkle, które jest przecież tą drugą domeną sztuki paszyńskiej.
Różne postaci, z którymi się mogłem spotykać, też wiele mi tutaj pomogło odnaleźć się w tym miejscu i pogłębić świadomość rzeczywistości sztuki paszyńskiej. Na pewno wspomniany ksiądz Stanisław Janas, ale i pan Robert Ślusarek, obecnie dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, który nam tutaj pomaga jako organista parafialny, czy też poznany przeze mnie dzięki panu Robertowi ksiądz profesor Andrzej Witko, znany i ceniony historyk sztuki i obecnie dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego kardynała Karola Wojtyły w Krakowie. Warto nadmienić, że nasze muzeum należy do grup muzeum domowych, prywatnych, a całe utrzymanie tego miejsca, funkcjonowanie tegoż muzeum spoczywa wyłącznie na barkach parafii. Sama parafia nie jest dużą parafią, to wiejska, mała i biedna parafia pod Nowym Sączem. Nie jest w stanie sama utrzymać muzeum, a tym bardziej podjąć się różnych prac inwestycyjnych, które wymagają tutaj potężnego wkładu finansowego. Poza tym muzeum potrzeba było dostępne dla ludzi. I tutaj się pojawia kolejny problem. Jedynymi osobami, które mogą w tym momencie to czynić, to są kapłani tutaj pracujący. A dla kapłana pierwszym obowiązkiem, najważniejszym jest troszkę o parafię, o duszpasterstwo. I dobrze, że jest zainteresowanie paszynem, różnymi mediami można powoli ten temat paszyna, sztuki paszyńskiej otwierać na świat. To, co jest w zasięgu ręki, to na pewno internet i droga audiowizualna. Ale wiadomo, że ani film, ani wywiad, ani zdjęcia na łamach prasy czy w internecie nie zastąpią osobistego oglądu, osobistego kontaktu ze sztuką, która jest tutaj obecna i prezentowana. Ja bardzo zachęcam wszystkich odwiedzających Sądeczyznę, turystów, jak również samych Sądeczan, do odwiedzenia Muzeum Paszyńskiego. To niezwykłe miejsce, swoisty geniusz locji, gdzie można zobaczyć różne formy artystyczne twórców, którzy pozostawili po sobie autentyczne dzieła, jedne z największych w naszych zasobach polskich dotyczących sztuki naiwnej, nieprofesjonalnej. I myślę, że warto docenić ten właśnie aspekt fenomenu paszyńskiego w miejscu, ale także powiedzieć o tym, że to środowisko także było w jakiś sposób prekursorem takiej idei arteterapii, która się niezwykle mocno rozwija w tutejszym środowisku akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Ksiądz Nitka i zespół jego współpracowników, artystów paszyńskich, to można powiedzieć, to są nestorzy arteterapii. Tym bardziej zaczynamy odkrywać to środowisko i jego ekspresję poprzez właśnie profilaktykę sztuki, profilaktykę przez sztukę, która tam zaistniała chyba bynajmniej i mówiąc wprost jako pierwsza w Polsce w tak świadomym i można powiedzieć i opisanym kontekście historycznym. Wszystkich zainteresowanych sztuką, wszystkich, którzy chcieliby się zetknąć z czymś niepowtarzalnym, a może w jakiś sposób odkryć bogactwo własnego wnętrza, zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum w Paszynie i kontaktu z nami.